wiem, że to będzie teraz okrutne o coś. Czy masz minkę na zębach? Poczekaj. Nie. Czy już się rozmazałam? Nie, jeszcze raz, ale nie. Chyba nie. U dentysty to nie. Nie, spoko. Okej. Okay. Zobacz, jaka ładna. Kurde, znowu się stresuję. Aha! Już. No i znowu się tam, dobra, już. Już się uspokajam, już się uspokajam. Już jesteśmy miesiąc starsi, to już właściwie to już... A, dobra. No wiem. Czego? Już. Już. I więcej o tym filmie opowie nam o... On, czyli redaktor. Tak. On, czyli nasz kameraman, który nie pokazuje się, ale jest zawsze obecny. I właściwie to do niego mówimy. Mówimy do świetlanego umysłu. Polskiej nauki. I polskiej nauki politycznej, społecznej. Już jest luz, nie? Tak. Diano, co możesz nam powiedzieć o tym filmie? Mam ten ruch taki brzydki. Dobra. Właśnie, jak oceniasz grę kalorie. Mało kaloryczna była ta gra, minimalistyczna. Jeszcze raz. Będziemy teraz rozmawiali o filmie Pokot. Prywatnie wiem, że we wtorek... Nie, w poniedziałek. Jeszcze raz. I teraz przychodzi... Nie, myślałam, że jeszcze wymienisz kilka tytułów. O, ja będę czekać tak tylko. Mam pomysł nawet. Dobra, już wiem, jak to zrobić. Tłuć.com. Tak. Idzie pan na jakiś sens? Też polecali. Ale teraz pani dała nam taki fajny pomysł na nasze nagrania. Filmy, na których spałeś. Albo filmy, na których przysnąłeś. Taką, to jest możemy równanie Archimedesa. To jest dobrze puszczone w świat pytanie ze strony Maksymiliana. Dobra, widać, że matury z matematyki nie zdawałam, ani z fizyki. Zaczekaj, jak, że ciało zatopione w wodzie zostaje wypchnięte z podwójną siłą, może nie będę się dalej kompromitować, ale to, co chciałam powiedzieć, że pytanie wyrzucone w przestrzeń przez Maksymiliana piękne, jest 99% szans, że ja w trakcie powiem jeszcze raz i to skopię. I... Moonlight, a nie mamy Charlie na właśnie. Klient. Słyszałeś to nową? Przepraszam. Wygla klient. Dobra, niech ja to powiem. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Od początku. Przecież mam wadę wymowy dzisiaj. Żeby ludzie nie myśleli, że jesteśmy małpie. No dobra, ale co ja chciałam powiedzieć, bo chciałam powiedzieć coś mądrego. Co? Tak, tak, ale chciałam coś... Zapomniałam. Ty, to już jest... Starość. To jest starość. To jest starość, bo ja chciałam powiedzieć coś dobrego według siebie. Poszłam na dobre tory i zapomniałam, że jestem debilem. Stara jestem już. Ja chciałem jeszcze dopowiedzieć, że również bardzo smutno mi z tego powodu, że trzygodzinna niemiecka komedia niestety nie wygrała w tym roku tej statuetki. Ja wiem, że nasze śmiechowe porno nie wygrało, no ale cóż zrobić. No. Niemcy przegrali. Nie pierwszy raz w historii. Ale co ja chciałam powiedzieć? Trump był. Co ja tam trochę mówiłam? Tak. Nie, ale... No, o tym, że nie mogliśmy upilnować, że turyści są wpuszczani, tak, że Akademia nie poradziła sobie ze zwykłą kopertą i tak dalej, że to odzwierciedla bałagan w Stanach.
że akademia... Ja będę żyła z tym, że miałam świetne podsumowanie i zapomniałam. Zapomniałam, przepraszam. Dobrze. Nie mów mi, że nagrywamy to po raz kolejny, bo umrę, ale... Nie. Trzeba zrobić to profesjonalnie. Jest bateria, tak? Tak, a ty... Żyje? A to się nagrywa cały czas? I o cholera. Nie.